Witaj, Piotrze. Cześć, Mateuszu. Ciekawe rozdziały się zaczynają. Ewangelia stworzenia. Ewangelia stworzenia, tak. Ale zanim Papież, że tak powiem, doszedł do tej ewangelii stworzenia, to zaczął o to sprawiedliwienia się. Tak. Ja chciałem ci zadać pytanie: czy religia może coś wnieść do ekologii? No właśnie. Bo Papież odpowiada na to tak, pytanie. Tak, tak. Papież odpowiada na to pytanie i posługuje się bardzo ciekawym zabiegiem, pokazującym bogactwo różnych kultur, tradycji, spojrzeń i pokazuje, że religia jest jednym z. Mhm. I mówi, oczywiście można uznać, że tu nie ma co słuchać, ale w pewnym sensie człowiek wtedy się ograbia z jakiegoś bogactwa, staje się troszkę bardziej ubogi, bo zamyka się tylko w pewnych swoich wizjach, więc można, można korzystać z religii, nawet będąc człowiekiem niewierzącym w pewnym sensie. Można spróbować zobaczyć w jaki sposób tradycje religijne, w jaki sposób chrześcijaństwo na przykład patrzy na kwestie przyrody, na kwestie ekologii, na kwestie troski o biednych, o słabych, bo papież to zawsze widać już łączy teraz, ile raz mówi ekologia, tyle razy mówi też o tych najuboższych. Więc może wnieść sporo do, do kwestii ochrony środowiska. Wiesz, że jestem świeżym doktorem, i w naszych rozmowach przy stole, kiedy jest mnóstwo żartów, zwracamy uwagę na tak zwaną metodologię. Tak. Że można mieć świetne wnioski, ale wysane z palca, a ważne jest, jak do nich dochodzimy, do tych wniosków. Albo na odwrót, czasami wierność jakiemuś systemowi, jakiejś metodologii ratuje nam sytuację. No, i papież zastosował w tym dokumencie świetną metodologię, moim zdaniem. Pokazał, jak temat ekologii jest bogaty i zróżnicowany. My cały pierwszy rozdział jechaliśmy przez te zanieczyszczenie, wodę, zatracenie różnorodności biologicznej, globalną niesprawiedliwość, słabość reakcji. Było bardzo wiele tematów i takich naukowych, i etycznych, czyli z pogranicza filozofii. Niereligijnych. Niereligijnych, tak. I papież mówi w tym pierwszym punkcie, jak to zauważyłeś, mówi tak. Ja tą encyklikę piszę do ludzi dobrej woli i możecie się zdziwić, że nagle proponuje spojrzenie, co na to religia chrześcijańska. Tak, co na to Ewangelia. Co na to Ewangelia. Troszkę, papież mówi. I sprawdziłem, jak jest na pierwszej stronie. Jan Paweł II pisał do biskupów, kapłanów i wszystkich ludzi dobrej woli. Tak. A tutaj mamy Laudatos i papież Franciszek. Koniec. <laughs> w tym naszym tytule tej naszej. Po prostu do wszystkich ludzi. Więc on ten drugi rozdział zaczyna mówić jako osoba duchowna teraz. Tak. Z perspektywy teologa. Ale podkreśla, że będzie prowadził dialog z jakby innym światem, no nie? Bo on tam mówi o dialogu teologii z filozofią, czy też dialogu wiary i rozumu. I chce pokazać, że w tym dialogu można coś wydobyć ciekawego dla, dla ochrony środowiska. Sobie tak zapisałem, papież nas prowadził, i on tam mówił, że nauki eksperymentalne nie są w stanie w stu procentach wyjaśnić tej rzeczywistości, której doświadczamy. I ja sobie tak napisałem, że te nauki eksperymentalne nie są w stanie przekonać wszystkich do jakiejś tezy, powiedzmy do ekologii, albo do tego, by wierzyć, by nie wierzyć, bo gdyby nauki eksperymentalne mogły to zrobić, to twierdzę, że powiedzmy lewa strona świata by nas przekonała, że pana Boga nie ma, mieliby na to dowody i koniec. A nie da się tak stanowczo. Tak, ani po jednej, ani po drugiej stronie nie ma, że tak powiem, stuprocentowych dowodów racjonalnych, takich w sensie empirycznych. O, I papież tak. mówi, to skorzystajmy też z tego bogactwa, jakie daje nasza tradycja chrześcijańska. Nie wiem, czy tam wyłapałeś takie bardzo ładne określenie, dlaczego to w ogóle robimy. Tak, wiem, mam. No, jak? motywacja. Wiedział, że znajdziesz. <gry> Bardzo fajne to jest, no nie? że papież pokazuje, do czego chce, że tak powiem, skłonić człowieka, który bierze do ręki Laudato Si i mi to się wiąże. Bo jeżeli i nauki eksperymentalne, i spojrzenie na naszą religię ma nam dać pewien impuls, to nam razem, razem ma dać dobrą motywację, no i teraz właśnie pytanie: czy ochrona świata jest tym kierunkiem, w którym warto iść? Bo to papież nas tutaj przekonuje. Że warto chronić świat, warto się starać i warto się motywować z różnych stron, żeby tą planetę, Ziemię zadbać. No właśnie, ale to, to, że o to warto zadbać i że potrzebna jest motywacja do tego, że papież chce do tego zmotywować każdego człowieka na kuli ziemskiej, że tak powiem, obrazowo. To nie jest przypadek, znaczy, to nie jest tak, że papież sobie nagle coś takiego wymyślił, tak. albo że idzie z prądem czy z nurtem dzisiejszego myślenia, tego co jest popularne, co warto poruszyć, to już mówiliśmy tydzień temu. Tylko on ma do, na to usprawiedliwienie w Ewangelii, w Piśmie Świętym, w Słowie Bożym. On tam szuka podstaw, dlaczego jest potrzebna ta motywacja. Widzę, że trzymasz się metodologii, bo wchodzisz w kolejne punkty papieża, i on tam sięga do opisów biblijnych. I z tak. tych opisów biblijnych fajne wnioski podaje jakie? Może zanim opis biblijny, to w ogóle czemu mu służy ta Biblia? Nie, bo można czytać opisy biblijne, ale można też najpierw postawić sobie pewne ważne pytania, czyli kwestie, kim jest człowiek? Tak. tak to jest pierwsze. Czym jest planeta, na której mieszkamy? Nie, bo to też możemy sobie za rzadko zdawiamy takie pytanie. No. Zakładamy z góry, że po prostu jest, że nie jesteśmy. Ale papież pokazuje, czym ona jest, sięgając do Pisma Świętego. O czym? Nie pokazuje, że to jest ta przestrzeń stworzona dla człowieka, w której człowiek ma się zrealizować tak. i za którą ma się zatroszczyć. Tak. Nie, I tu papież pokazuje taką e, relacyjność między człowiekiem i planetą. I to jest klucz do tej motywacji. Nie sama planeta. On tam wydobywa te relacje, powiedzmy, trzy. Jest człowiek tak, tak. do Boga. Jest człowiek do bliźniego, jest człowiek, czyli wszyscy ludzie do planety. Do planety, do Ziemi, no nie? Te trzy podstawowe relacje, to zawsze ile razy się czyta Pismo Świętego, warto na to zwracać uwagę. Ale mi się bardzo podoba to, że papież nie żyje w takim świecie, bym powiedział, ograniczonym bardzo. Że widzi planetę i, i trzeba się zatroszczyć, no nie? Bo, bo są zanieczyszczenia. To nie, nie, to dla niego to jest za mało. No nie, on widzi coś więcej i mi się tam bardzo spodobało jak on pokazał taki wielki plan Pana Boga, że z jednej strony ten Pan Bóg tworzy ziemię, tworzy taki ekosystem, byśmy powiedzieli dla nas cały. Była przed nami. Była przed nami, to jest takie bardzo znamienne, no nie? że była przed nami, a z drugiej strony pokazuje człowieka, który jest poczęty w sercu Boga. To jest genialne określenie papieża, to właśnie są te smaczki tych encyklik papieża Franciszka, który od poczęcia w sercu Boga jest ma gdzieś swoje miejsce w tym ekosystemie. I, I tam papież to bardzo rozwija, że ta relacyjność między człowiekiem, planetą, innymi stworzeniami, zwierzętami, że to wszystko tworzy pewną harmonię. Tak. Cała nasza motywacja, ta nasza troska o planetę powinna się począć z świadomości tej harmonii, która jest potrzebna, z która jest Z tego połączenia bępla. wszystkiego ze wszystkim. Z tych, z tych relacji, tak. To jest, to jest bardzo piękne. Bardzo mam świetny obraz do tego, co powiedziałeś. Widziałem taką scenę. Wychodzi mężczyzna z gitarą i mówi tak: wszyscy jesteśmy wolni, mówi o tym planie Pana Boga. Wszyscy jesteśmy wolni, możemy tą gitarą posługiwać się, jak chcemy. I odwraca gitarę tyłem do przodu i zaczyna uderzać w, ten, w te plecy gitary. I mówi, czy tak można grać na gitarze? Można, ale to fajne nie jest. Potem odwraca tą gitarę i chwytają prawidłowo. I zaczyna tak brzdękolić po tej gitarze, po tych strunach, i mówi: Jestem wolny, mogę brzdękolić jak mi się podoba. Ale czy to jest miłe dla ucha? No nie jest. I wreszcie chwyta jakiś akord, ładnie gra i mówi: A jeżeli nauczysz się zasad gry na gitarze, jeżeli odkryjesz logikę tego instrumentu, to wtedy też realizujesz wolność, bo te akordy sobie układasz jak chcesz, ale w pewnych ramach. Bardzo mi się to spodobało i to pasuje mi do tej. Do tego planu Pana Boga, który nas połączył z naturą, i tu no nie da się tak brzydękolić z naturą, jak mi to wyjdzie, tylko nauczmy się zasad tego współżycia z przyrodą, i tutaj bądźmy wolni, pomagajmy jej się rozwijać, korzystajmy z jej dobrodziejstw, ale no nie da się, papież moim zdaniem tu fajnie to podkreśla, no gwałcić praw natury. No i to jest bardzo dobry przykład do tego, o czym potem jeszcze papież powie żeby zagrać na tym instrumencie, jakim jest ta relacyjność człowieka z światem stworzonym, potrzeba odpowiedniego umiejscowienia i człowieka, i świata, i Pana Boga. Tak. To są te zasady, które, no, pozwalają być wolnym i zrealizować coś, co tworzy pewną wartość. I w tym kontekście tam bardzo mi się spodobała taka nazwa, to pokora papieża. Nie wiem, czy to jest dobra nazwa, ale on tam pisze w dokumencie kościelnym, że chrześcijanie nie zawsze poprawnie interpretowali Biblię, albo tam chyba tak jest napisane, zdarzało im się błędnie interpretować Biblię. Jak chodzi o, o stworzenie świata. O ten tekst, Przypuszczam, to, że o wiele rzeczy, ale podał <laughs> przykład tego, czyńcie sobie ziemię poddaną, panujcie nad ziemią. I tak. papież wyjaśnia, myśmy też o tym rozmawiali. Panowanie, czyli to takie współżycie z tą przyrodą, z tą ziemią, a nie takie drenowanie jej i, i traktowanie jej jako coś, co mi się należy i nie muszę o to dbać. Tak, tak, i pokazał od razu jeszcze inne teksty biblijne, które pokazują, jak to należy interpretować. Papież po prostu pokazał, że nie można sobie wyrwać z kontekstu jednego zdania i na nim oprzeć jakiejś wizji, na przykład podejścia do przyrody, czyli że ja mogę z tą przyrodą zrobić co chcę, tylko są inne miejsca, gdzie pokazuje, że on jest panem przyrody. Że ta przyroda ma swój sens, trzeba wziąć pod uwagę te inne fragmenty jeszcze. I one dopiero pokazują, jak to należy zinterpretować. I tam papież używa tych dwóch słów, które są takie bardzo ładne. Zwłaszcza to drugie, które mówi o trosce o Ziemię. Że jedno to jest uprawiać ją, czyli czerpać z niej coś wartościowego, a drugie to jest doglądać, troszczyć się. Taka postawa, która właśnie jest treścią tej encykliki, bym powiedział. No i ten kolejny punkt. To jest to, że papież mówi, Pan Bóg potrafi się posłużyć przyrodą, żeby nawiązać relację, dialog z człowiekiem. I tu przyznam, nigdy nie patrzyłem na opisy biblijne w ten sposób, ale tego jest mnóstwo w Piśmie Świętym. Bo tutaj się posługuje przyrodą, są plagi. Tu się posługuje przyrodą, Mojżesz przechodzi przez Morze Czerwone. Tutaj się posługuje przyrodą, są przepiórki na pustyni. Mnóstwo jest takich fragmentów, kiedy Pan Bóg przez przyrodę pokazuje albo, że jest mocny, że jest Bogiem, albo, że trzeba coś zmienić. Mamy też tę scenę w Nowym Testamencie, kiedy już Jezus mówi do burzy: ucisz się. Tak, tak. Kiedy albo włada kiedy, jeziorem, burzą. Albo kiedy Jezus wiatrem. mówi: Piotrze, zarzuć sieci. I teraz zobacz, ten argument nie jest taki słowny w dyskusji przy jakiejś herbatce, tylko to jest argument z przyrody. Przyroda jest posłuszna Panu Bogu. No i tu jest właśnie coś, co pada bardzo mocno, że to Bóg jest Panem świata. I, I pytanie jest tak naprawdę, bo to już tak, jesteśmy teraz blisko tego końca i ten ostatni taki punkt ważny, bardzo przy tym spojrzeniu takim pierwszym na, na pismo święte i na słowo Boże w kontekście całej ekologii, to jest kto siedzi na tronie. Kto siedzi na tronie? I papież chce za wszelką cenę na nowo postawić na tronie Pana Boga. To jest takie zmaganie się, myślę, teologiczne, stąd, stąd ta potrzeba, może właśnie tej całej dyskusji religijnej też, no nie, tych argumentów religijnych, że kwestia ekologii zaczyna się od momentu, kiedy my na tronie posadzimy odpowiednią osobę. No to jest z naszej perspektywy ludzi wierzących, ale tak teraz myślę, że nawet jeżeli ktoś nie wierzy. A usłyszy takie zdania, które my próbujemy przekazać, że warto chronić przyrodę, bo Pan Bóg gdzieś to przewidział, że warto nie śmiecić, bo to no, no jest pewnym takim nieładem wewnętrznym, który się objawia na zewnątrz. No to wydaje mi się, że to jest duży punkt wspólny do rozmów, nawet z osobami, które nie wierzą w Pana Boga, ale mówią, to co wy mówicie ma sens. No bo jest pytanie, jeżeli na tym tronie siedzi człowiek, tak jak papież pokazuje dzisiaj, siedzą potężne koncerny, siedzą ci, którzy mają z tego zysk, to oni będą drenować lesie danych, to oni będą ustalać, jaką to ma wartość yy, świat, w którym żyjemy i co można w nim robić, a co nie. A jeżeli posadzimy pana Boga, to wtedy człowiek nie ma takiego prawa. To już pomijając wiarę, że tak powiem, w Boga, to co ty mówisz, ale staje się taki pełny ten system, że tak powiem. Te zasady są, one się troszczą. Tak, tak, są to zasady ogólne, no nie naturalne byśmy powiedzieli, które są niepodważalne i które powinny kształtować to, jak człowiek do tego podchodzi, niezależnie od tego, kim jest na tym świecie. I tam mi się bardzo spodobało takie, to papieża, być, a być użytecznym. Tak. No nie? W tym kontekście podejścia do, do świata. Cytuję niemiecki katechizm. E, tak, to jest też ciekawe. Natomiast nie wiem czy masz świadomość, ale dokończ że ale to, dokończ to, że papież stawia na to być, tak. nie, żebyśmy nie patrzyli przez pryzmat tylko bycia użytecznym. No a nie wiem czy masz świadomość, księże doktorze, <głos》>, że współcześnie w filozofii bardzo często można spotkać takie podejście, gdzie na pierwszym miejscu jest użyteczność. Utylitaryzm. To jest nawet coś więcej niż utylitaryzm. Bo to już nie jest tylko kwestia tego, że coś jest użyteczne, tylko że coś ma prawo być, jeżeli jest użyteczne. I teraz to prowadzi do naprawdę skrajnych sytuacji, gdzie na przykład krowa jest bardziej użyteczna od poczętego dziecka. Więc kto ma prawo bardziej być? No, słyszałem o tym. Tak, także to papież tutaj dotyka bardzo poważnego tematu. On tego nie rozwija. On tak tylko zaznacza na razie taki punkt, że w ogóle. Odczarować trochę użyteczność, że świat nie jest stworzony tylko dla użyteczności. Człowiek nie jest stworzony tylko dla użyteczności. Że tym pierwszym słowem, które określa i człowieka, i przyrodę, i świat, to jest być. A dopiero potem do tego można dokładać pewien wymiar użyteczności, ale nie z racji na bycie. Hmm. To to jest niesamowicie ważne. Dlatego nawet sobie to dwa razy podkreśliłem w tym tekście, bo to jest taki klucz do etyki dzisiaj. Mało tego, to jest klucz do rozumienia tego, kim jest człowiek, czym jest świat, który Pan Bóg stworzył i jaką on rolę pełni w naszym życiu. Dotykasz bardzo poważnego zagadnienia w dobie organizacji czasu i produktywności. Kiedy ktoś mówi: to muszę zrobić, tam to muszę zrobić, a kolega proponuje mu spacer, ale mówisz, ale ten spacer jest bezużyteczny dla mnie, bo no ja w tym właśnie. czasie mogę nagrać dwa odcinki podcastu. Nie chciałem w to wchodzić, ale <laughs> skoro sam wszedłeś, to jest bardzo zgubna. Teoria użyteczności w kwestii produktywności dzisiaj w firmach, czy nawet jak sobie człowiek sam narzuca, to jest bardzo złudne, bo odbiera bycie. W takich momentach przypomina mi się zawsze to zdanie Jacka Walkiewicza. Nie zawsze to, co się opłaca, warto, nie zawsze to, co warto, się opłaca. Się opłaca. Tak. I są w tym świecie rzeczy, które warto, a one się nie opłacają, one nie są użyteczne. No, dokładnie. To jest bardzo poważny dzisiaj temat, bo tak jak już zaznaczyłeś, nawet nie tylko kwestia filozofii, ale nawet kwestia taka społeczna, bo to jest, tak. myślę, bardziej społeczna kwestia produktywności, podejścia do pracy, do czasu. Rozumienia wartości czasu. Mówiliśmy o ostatnio... Zmarnowanego czasu, no nie, i tak dalej. No, my to mówimy o modlitwie, że to jest marnowanie czasu przed Bogiem, w cudzysłowie marnowanie, ale też w ostatnim odcinku mówiliśmy o urodzinach Biskupa Janusza Ziemniaka. Ma 90 lat, on słucha muzyki. Wiele godzin dziennie słuchał sobie kiedyś muzyki, tak się relaksował, i ktoś popatrzy na to, ja że nic, nic nie zrobił. Nic nie zrobił, to jest nieproduktywne. A już starożytni wymyślili tę zasadę, że muzyka łagodzi obyczaje. No, jest to na pewno poważny temat. Ja mam nadzieję, że on się jeszcze będzie przewijał w dalszej części encykliki, bo my go teraz tutaj nie, nie rozbudujemy bardzo. Ale podoba mi się naprawdę to, jak papież do tego tematu podchodzi. Tam się jeszcze pojawiają takie dwa tematy, które mi się, mi się podobają bardzo. Pierwszy to jest rytm natury. To jest też coś, co dzisiaj jest zapomniane bardzo mocno. Że kiedyś życie toczyło się zgodnie z rytmem przyrody. Teraz my próbujemy przyrodę, że tak powiem, ściągnąć do naszego rytmu. Nie, Więc to jest też coś, co, co papież zaznacza. A drugi taki temat, już ostatni, który mi się bardzo podoba, to jest kwestia lat szabatowych i jubileuszu. A zwłaszcza kwestia jubileuszu, bo my lubimy jubileusze, no, nie wiele osób Nie lubimy. obchodzi. Nie, 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 nie. <laughs> nie mówię o nas. Teraz. Nie lubimy w kościele ale bo zasadniczo mamy... obchodzimy te jubileusze. I takie w wymiarze państwowym, i w wymiarze kościelnym, i w wymiarze rodzinnym, indywidualnym. Te są fajne, ale w kościele <laughs> są niefajne, drodzy rady, słuchacze, powiem prawdę, bo jak mamy w ciągu roku jubileusz takiej uroczystości, jubileusz 18-lecie koronacji obrazu, 20-lecie koronacji obrazu. I nadmiar dobroci potrafi też zamulić. Tak, tylko tutaj był jubileusz, który miał bardzo konkretny czas i bardzo konkretne zadanie. I to mi się bardzo podoba, bo ostatnio byłem na trochę takich różnych dużych jubileuszach, jak 800 lat, i nikt nie zobaczył ani nie powiedział takiego słowa, co jest istotą jubileuszów w takim chrześcijańskim rozumieniu, biblijnym rozumieniu. A to widzisz, ja towarzyszę księdzu biskupowi i on zwykle to mówi. No i to co? Że jest? ziemia wraca do swego właściciela. Właśnie. Jeżeli niewolnik został oddany z powodu braku przekazania należności oddali niewolnika, to ten niewolnik wracał. Nie? to są te starożytne zapisy co do jubileuszu. Jubileusz ma bardzo wielką wartość, bo on nam pokazuje, że to nie jest nasze. Ale też trzeba powiedzieć, że to było raz na 50 lat. Znaczy to 49 lat dokładnie. 7 Razy 7 lat szabatowych. Więc jeżeli Ci zabrali ziemię za długi, to po 50 latach ziemia trafia do Twojej rodziny. Tak, z powrotem, no nie? Ale to pokazywało i papież to podkreśla, że to jest źródło myślenia, w którym ziemia nie jest moja. Nawet jak mam ją na własność kupioną, my dzisiaj myślimy tak, jak sobie kupiłem hektar, to jest moje, dokąd żyję. A tutaj nie. Tutaj właśnie jubileusz był momentem, w którym sobie człowiek przypominał, to nie jest moje. Jest ktoś, kto jest pierwszym właścicielem, że tak powiem, mm. i do kogo to należy. Ziemia należy do Boga. Jubileusz to było czas, kiedy przypominał sobie człowiek, że wszystko, co posiada, łącznie, tak, mówisz, z drugim człowiekiem, z niewolnikiem i tak dalej, należy do Boga. To są te filmy science fiction, że wszystko <grym jest <grym gdzieś tam wspólne i ludzie się troszczą o siebie. No, mam wrażenie, że przy naszym poziomie rozwoju to jest niemożliwe. O co się biją na wojnach? O to. <grym> Na teren. Tak. To jest tak głęboko w człowieku, że to jest niemożliwe, żeby to tak... Dokładnie, ale układać. może właśnie dlatego, że gdzieś zapomnieliśmy o takich sposobach biblijnych na, na rozumienie pewnych rzeczy. Tu jest geniusz, no nie? Jakbyśmy tak popatrzyli, to taki jubileusz co 50 lat jest genialnym sposobem przypominania sobie, co do kogo należy. I takiego ustawiania wtedy faktycznie Pana Boga jako tego, który jest rządcą wszystkiego. Na zakończenie chciałbym Cię zapytać: czy wiesz, jaka jest różnica między szkołą a życiem? Fajna rzecz. No. Bo w szkole jest tak, że uczestniczysz w lekcjach, robisz lekcje po to, żeby dobrze zdać testy. No. A w życiu jest tak, że dostajesz od życia testy, jesteś testowany, żeby się nauczyć jakiejś lekcji. Czyli taka odwrócona sytuacja, tak? I wydaje mi się, że papież tak w tej encyklice próbuje dać nam lekcję, dać nam lekcję, żebyśmy te testy w życiu, w świecie mogli sobie jakoś dobrze rozwiązać. Ale to jest papież, kiedy go czytam. Natomiast kiedy wyglądam przez okno, czy wyglądam przez internet na świat, no to jest na odwrót. To my już mamy mnóstwo testów, które zaliczamy lepiej czy gorzej i lekcje wyciągamy dopiero po fakcie, nie? To mądry Polak po szkodzie. I wniosek mam z tego taki że warto czytać papieża, warto czytać encyklikę, bo może mi się to przydać w rozwiązaniu jakiegoś życiowego testu. No to zobaczymy, jaki będzie on najbliższy. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze Również. spotkanie. Trzymaj się, cześć.